Staniszów to duża wieś w województwie dolnośląskim w powiecie jeleniogórskim, przynależna administracyjnie do gminy Podgórzyn. Miejscowość położona jest malowniczo wśród wzgórz łomnickich w południowej części Kotliny Jeleniogórskiej. Wieś oddalona jest kilka kilometrów od Jeleniej Góry, liczy około 700 stałych mieszkańców. Do Staniszowa można szybko i wygodnie dojechać autobusami komunikacji miejskiej. Kursują tutaj również busy prywatnych przewoźników. Po raz pierwszy wieś wymieniona jest w dokumentach biskupstwa wrocławskiego z roku 1305. Wiadomo, że w tym czasie właścicielem Staniszowa był Heinrich Runge, który gospodarzył tu do roku 1367, kiedy majątek zakupiła rodzina von Stange. Niewiele wiadomo na temat położonego w dolnej części wsi zespołu dworskiego, składającego się z domu mieszkalnego, wokół którego na planie czworoboku zgrupowane zostały zabudowania folwarczne. Z zachowanych dokumentów wiadomo, że na początku roku 1620 średni i dolny Staniszów zakupił Heinrich von Reiblitz. 17 lat później właścicielem majątku jest kolejny przedstawiciel tej rodziny, Georg, a po jego śmierci posiadłość przechodzi w drodze dziedziczenia na jego syna Georga Heinricha, który w roku 1707 sprzedaje tę część Staniszowa Bernardowi Benito Morentalowi. Powstanie kompleksu dworskiego łączone jest przez badaczy z księciem Heinrichem von Reuss, właścicielem majątku i pałacu w Górnym Staniszowie. Zabudowania dworskie zostały wzniesione z polecenia księcia w roku 1786 i przebudowane 44 lata później, to jest w roku 1830. W posiadaniu rodziny von Reussów majątek w Staniszowie Dolnym pozostawał do początków XX wieku. Około roku 1900 dzierżawcą dworu i zabudowań folwarcznych był Urlich Wojde z Berlina. Późniejszymi właścicielami posiadłości do czasów II wojny światowej byli Otto von Zabelite i Emil Metting. O ile wiadomo, w tym czasie w dworze nie prowadzono żadnych istotnych prac budowlanych. Dwór w Staniszowie zbudowany został na planie prostokąta. Zwartą, dwukondygnacyjną bryłę przykrywa czterospadowy dach z lukarnami. Fasadę pałacu zdobi wysunięty, jednokondygnacyjny kolumnowy portyk. Wejście od strony dziedzińca zwieńczone jest kartuszem herbowym z koroną książęcą i późnobarokowymi zdobieniami. Starsi mieszkańcy Staniszowa wspominają, że w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w dworze mieszkał profesor jednej z wrocławskich uczelni, prowadzący tutaj badania genetyczne zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych. Począwszy od lat 50. XX wieku, w zabudowaniach folwarcznych działało kółko rolnicze, a niezamieszkiwany dwór popadał w coraz bardziej widoczną ruinę. Pod koniec ubiegłego wieku dwór wraz z otaczającymi go zabudowaniami folwarcznymi stanowiły jedną wielką ruinę, której dopełniały mocno zarośnięte i zabagnione stawy, oddzielające zabudowania dworskie od głównej drogi Staniszowa. W drugiej połowie lat 90. dwór i otaczające go zabudowania wraz z parkiem nabył Waldemar Tadajewski z Jeleniej Góry, który tak wspomina swój pierwszy kontakt ze zrujnowanym zabytkiem. Można powiedzieć, że w momencie zakupu obiektu poza murami ten obiekt nie miał nic. Był totalnie zdewastowany. Dewastacja była w granicach 80%, czyli można przyjąć założenie takie, że poza murami zewnętrznymi i jakimiś drobnymi elementami starej stolarki, która została na szczęście, to była cała baza, na której zaczęliśmy. Na dzień dzisiejszy mamy praktycznie obiekt wyremontowany w środku w 90%.
jest nowa stolarka i okienna, i drzwiowa, wszystkie podłogi, wszystko jest odtwarzane na bazie fragmentów, które pozostały z okresu przedwojennego, i to była baza do tego, żebyśmy odwzorowali maksymalnie, ile się da, w stosunku do prawdopodobnie substancji przedwojennej. Obecny właściciel dworu nie ukrywa, że zakupując posiadłość, chciał zrealizować swoje młodzieńcze marzenia. Ze Staniszowem i istniejącym tutaj zrujnowanym dworem wiązały go bowiem wspomnienia z dzieciństwa. Bardzo często jako dziecko przebywaliśmy z kolegami tutaj na terenie Staniszowa i zawsze byłem zauroczony tym dworem, jak również otoczeniem, które jemu sprzyja. I to jakieś tam marzenia moje jako dziecko zostały. W 96 roku tak się złożyło, że dowiedziałem się o tym, że Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa sprzedaje tenże dwór z ziemią. I podjąłem takie ryzyko wspólnie z żoną o zakupie tego obiektu. I w 96 roku, pod koniec 96 roku, zakupiliśmy tenże obiekt. Zrujnowany dwór wymagał kompletnego remontu, który, jak się okazało, rozciągnął się na kilka lat. W trakcie prac właściciele wykazywali bowiem dużą troskę o to, by zabytkowe wnętrza odtwarzane były zgodnie z historycznym wyglądem obiektu, czyli tak, jak prezentowały się za czasów swojej świetności. Oprócz realizacji marzeń, właścicielom rezydencji przyświecały także bardzo praktyczne cele. Remont rozpoczęty został w 1998 roku, czyli trwa to już bez mała 10 lat. Adaptacja tego obiektu, również i infrastruktury związanej z tym obiektem. To jest dla nas jak gdyby spójny temat, żeby to połączyć jednocześnie. Cel główny, jaki nam przyświeca, to na dany moment to są dwie pozycje, mianowicie jedna, bo to jest zamieszkanie tutaj w dworze, ale przede wszystkim mamy na celu, i taki przyświecał nam cel główny, zrobić bazę hotelowo-turystyczną, czyli przewidujemy około 12 pokoi w dworze, jak również restaurację, która będzie na parterze. Równolegle z remontem dworu prowadzone są prace w zabudowaniach folwarcznych, w stosunku do których obecni właściciele posiadłości mają również ambitne i precyzyjnie określone plany. W tej chwili jest wykonywany projekt kompleksowy obejmujący dwór i zabudowania folwarczne, jak również całą infrastrukturę, która tutaj się znajduje. Będzie robiony spa, jest robiony projekt na spa, które będzie obejmowało swoim zakresem wszystkie zabudowania, i tak będzie rozwiązana infrastruktura, żeby współgrała z całą ideą tego spa. Równolegle do tych planów jest wykonywany projekt na odwiert wody termalnej do głębokości 2000 metrów. Zamierzenia obecnych właścicieli dworu nie są zawieszone w nieokreślonej przyszłości. Tadajewscy przypuszczają, że pierwsze prace w budynkach folwarcznych będzie można rozpocząć już za kilka miesięcy. W pracach prowadzonych w dworze i otaczających go zabudowaniach dużą uwagę przykłada się również do wyglądu otaczającego zabytek parku. W czasie kilku ostatnich lat sporo się tutaj zmieniło. Wycięto zarośla porastające gęsto brzegi stawów, które oczyszczono i odbagniono. W przestrzeni między dworem a drogą biegnącą przez Staniszów pojawiło się dużo zieleni. Dla nas istotnym elementem tej inwestycji związanej z dworem jest niesamowicie ważna infrastruktura. Jak gdyby są dwa powody, dlaczego robimy remont infrastruktury. Po pierwsze, że jest przepiękna i rzeczywiście wyzwanie jest na tyle istotne, że dwór bez infrastruktury nie miałby tego uroku. A poza tym po prostu żal byłoby patrzeć, żeby nie zrobić pięknej infrastruktury dla takiego dworu, bo to wtedy jest harmonia architektoniczna i wizualna dopiero w momencie, kiedy piękna infrastruktura jest połączona z tak pięknym dworem.
Podobnie jak się to dzieje w przypadku wielu innych nabywców zabytkowych obiektów, także właściciele dworu w Staniszowie zostali w pracach odtworzeniowych zabytku pozostawieni sami sobie. Władz gminy ani innych instytucji powołanych specjalnie w tym celu nie zainteresowało, jak radzą sobie ludzie przywracający zdewastowanej budowli dawną świetność. Inwestycje prowadzimy praktycznie własnymi środkami, własnymi siłami. Nie uzyskaliśmy, mimo starań, nie uzyskaliśmy żadnej pomocy z zewnątrz, ani z gminy, ani od konserwatora zabytków. Dwór, który na przestrzeni kilku lat bardzo wypiękniał, już teraz przyciąga turystów zwiedzających Staniszów. Pasjonaci lokalnej historii wpisanej w zabytkowe mury są bardzo mile widziani przez obecnych właścicieli posiadłości. Takich turystów, którzy chcą już obejrzeć, to jest bardzo dużo i my bardzo, bardzo przychylnie podchodzimy do takich turystów. Bardzo chętnie im pokazujemy i z zewnątrz dwór, i jeżeli są tacy, kto chcą zobaczyć środek, również im pokazujemy. Na tyle, ile jest to możliwe oczywiście, ale nie miałem żadnych przeciwwskazań, żebyśmy tych ludzi nie oprowadzili, nie tłumaczyli, czy też nie pokazywali. Bardzo chętnie i bardzo przychylnie witamy każdego turystę, który tu się na naszym terenie pojawia. O dworze w Staniszowie wiadomo niewiele. Z dokumentów i historycznych zapisów udaje się poskładać bardzo niekompletne dzieje zabytku. Podobnie skromne są informacje dotyczące ludzi, którzy w przeszłości żyli w tej rezydencji. Okazuje się jednak, że byli właściciele także teraz manifestują swoją obecność. Mógł się o tym osobiście przekonać jeden z pracowników Waldemara Tadajewskiego, który w czasie nieobecności gospodarzy pilnował budynku. Obudził się około 2 w nocy, zobaczył starszą panią, całą w białym, w oalach białych. I ta starsza pani opowiadał, że mówi, że aż dreszczy dostał. Jak opowiadał, to wierzę mu, dlatego że po prostu rzeczywiście mocno to przeżywał. Mówi, że wzięła go za rękę, zaprowadziła do piwnicy i powiedziała mu, że tu w tym miejscu właśnie jest posadowiony skarb i że to można odkryć. I mówi, że tak go mocno trzymała za rękę, że nie chciał iść, a on praktycznie twierdzi, że ona go siłą zaciągnęła do piwnicy, był bardzo przerażony i mówi, że jak wrócił, to z wrażenia nie mógł przez godzinę się ruszyć. O znalezieniu w staniszowskim dworze ukrytego skarbu współczesna historia milczy, podobnie jak właściciele posiadłości. Prawdziwym skarbem wydaje się jednak powracający do czasów świetności dwór wraz z otaczającym zabytek parkiem i zabudowaniami folwarcznymi. Za czasów księcia von Reusa Staniszów należał do bardzo znanych i atrakcyjnych turystycznie miejscowości, chętnie odwiedzanych przez wielu wybitnych i znanych ludzi. Powstające z ruiny i zapomnienia zabytki, których wiele jest w Staniszowie, pozwalają żywić nadzieję, że okres świetności tej okolicy może się powtórzyć.